Siema, witam na kanale WD Music Zone. Dzisiaj opowiem wam o największych stratach w amerykańskim rapie. Przedstawię wam 20 raperów, którzy w momencie śmierci mogli w znaczny sposób przyczynić się do rozwoju hip-hopu. Jeszcze krótko o założeniach. Wziąłem pod uwagę artystów, którzy w momencie śmierci mogli jeszcze w jakiś sposób wpłynąć na rozwój gatunku. Artyści tacy jak np. Prodigy z Mobb Deep czy DMX nie zostali ujęci w materiale ze względu na znikomy wpływ na scenę w momencie śmierci. W zestawieniu znajdują się również artyści perspektywiczni, którzy w kolejnych latach mogli wpłynąć na rozwój gatunku lub ich wpływ został zauważony po czasie. 1. Scott LaRock. Data śmierci 1987. Scott LaRock w momencie śmierci był świeżo po wydaniu debiutanckiego albumu. Pomimo bycia producentem i DJ-em, miał znaczący wpływ na powstający materiał. To był również czas, gdy DJ-e mieli mocniejszą pozycję w składzie i byli traktowani na równi z MC. Miał on znaczący wpływ na początkowe brzmienie boom-bapu, przez co w kolejnych latach mógłby zostać czołowym producentem na nowojorskiej scenie. Scott LaRock był również pierwszym artystą z wielkiej wytwórni, który zginął przez strzał z broni. 2. Eazy-E. Data śmierci 1995. Ojciec chrzestny gangsterskiego rapu również musiał się znaleźć w tym zestawieniu. Zasługi Eazy-ego były ogromne, szczególnie dla rozwoju całego zachodniego wybrzeża. Założenie wytwórni Ruthless Records, której zaczynali Dr. Dre, Ice Cube czy Bone Thugs-N Harmony, było kluczowe dla rozwoju całego gatunku. Gdyby Eazy nie zainwestował pieniędzy w początkowy rozwój wytwórni, dziś Dre, Ice Cube, Tupac czy nawet Eminem i The Game byliby w zupełnie innym miejscu kariery. Rok 1995 to czas, kiedy Ruthless Records miało finansowe problemy, jednak biorąc pod uwagę sukcesy niedawno podpisanych Bonesów, można założyć, że Eazy-E mógł pozostawić po sobie jeszcze wiele ciekawego materiału, zarówno jako raper, jak i wydawca. Zmarł na skutek powikłań związanych z wirusem HIV. 3. Tupac. Data śmierci 1996. Nie mogło go tu zabraknąć. Owiany wielką legendą raper, reprezentujący zachodnie wybrzeże, zostawił po sobie ogromne ilości piosenek, zagrał w 7 filmach i był główną postacią zamieszaną w konflikt wschodnie kontra zachodnie wybrzeże. Wszystko to w ciągu 25 lat życia. Z pewnością gdyby nie tragiczna śmierć, Tupac dowiózłby nam jeszcze wiele jakościowego materiału i jeszcze na długo nie dałby o sobie zapomnieć opinii publicznej. 4. Biggie. Data śmierci 1997. 6 miesięcy po śmierci Tupaca umiera również Notorious B.I.G. Śmierć wynikła z nadal zaognionego konfliktu pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem. Biggie został zastrzelony tak samo jak Tupac w Los Angeles. Śmierć nowojorskiego rapera zatrzymała jego galopującą karierę, w której za życia udało mu się wydać tylko jeden album i dokończyć drugi, mający premierę już po śmierci artysty. Biggie od momentu pojawienia się na scenie nazywany był królem Nowego Jorku. Utrata tak perspektywicznego rapera z pewnością jest jedną z najbardziej bolesnych dla słuchaczy hip-hopu. 5. Big L. Data śmierci 1999. Big L po raz pierwszy przedstawił się światu jako syn Diabła w 1993 roku. Po podpisaniu kontraktu z Columbia Records wydał swój debiut w 1995 roku. Wsparty przez kolektyw DITC szybko stał się postacią wyróżniającą na tle reszty Nowojorczyków. Zbliżający się deal z wytwórnią Jay-Z Rockefeller Records oraz zaznaczenie pozycji drugim albumem zapowiadało spełnienie amerykańskiego snu. Wszystko to zostało przerwane przez gangsterskie porachunki. Big L został zastrzelony, ponieważ został pomylony ze swoim bratem, który był faktycznym celem zabójcy. 6. DJ Screw. Data śmierci, rok 2000. DJ Screw, czyli reprezentant sceny Houston, działający od wczesnych lat 90. do 2000 roku. DJ Screw i jego wizjonerskie podejście do miksowania utworów dało hip-hopowi nową DJ-ską technikę, zwaną Chop and Screw. Na początku głównie wykorzystywano przez kolektyw, gdzie liderem był właśnie Screw, pod nazwą Screw Up Click. Następnie brzmienie to zaczęło być używane przez niemalże każdego rapera w Houston, a pierwsze inspiracje nową techniką dało się usłyszeć również w innych częściach USA. W 2000 roku DJ Screw umarł z powodu przedawkowania kodeiny oraz zatrucia mieszanką leków. Inspiracje brzmieniem Screw można usłyszeć obecnie na całym świecie, również w mainstreamowych utworach. 7.
Big Pan. Data śmierci, rok 2000. Mistrz mikrofonu, potrafiący wyrzucać z siebie graców, pomimo ogromnej otyłości. Każdy z jego singli zaznaczał swoją pozycję na listach przebojów. Po wydaniu debiutanckiego Capital Punishment, raper miał już prostą drogę do kariery, przynajmniej na takim poziomie jak jego rapowy bliźniak Fat Joe. Niestety problemy z otyłością dały za wygraną i Pan odszedł w wieku 29 lat, doznając zawału serca i niewydolności oddechowej, ważąc w chwili śmierci 317 kg. 8. Jumpmaster J. Data śmierci 2002. Pierwsze wideo dla MTV, pierwsza grupa rapowa na okładce Rolling Stone, pierwsza współpraca z wielką marką. Run DMC, a zarazem Jumpmaster J, byli pionierami w wielu kwestiach. J w 1989 roku założył własną wytwórnię, w której zostali podpisani 50 Cent oraz zespół Onyx. Współpraca z tym pierwszym mogła okazać się gwoździem do trumny dla Jumpmaster J'a, ponieważ istnieje teoria, że prawdziwym celem napadu w studio był właśnie podopieczny J'a, czyli 50 Cent. 9. Old Dirty Bastard. Data śmierci 2004. Najbardziej zwariowany raper, członek Wu-Tang Klanu, posiadający dłuższą kartotekę niż zeszyt z tekstami. To właśnie Old Dirty Bastard. ODB wystąpił na 4 płytach Wu-Tangu i nagrał 2 solowe albumy, z czego każdy z nich różnił się brzmieniowo. Tak samo jak Big L, ODB pod koniec życia podpisał kontrakt z wytwórnią Jay-Z, co mogło zwiastować kolejną innowację w brzmieniu solówki Bastarda przez dostęp do takich producentów jak Just Blaze czy Kanye West. Niestety szalony umysł rapera dał sobie znak i ostatecznie ODB zmarł w 2004 roku z powodu przedawkowania narkotyków. Jesteśmy przy półmetku, numer 10, Jay Dilla. Data śmierci 2006. Dilla rozpoczynał karierę w zespole Slum Village oraz dostarczając bity dla takich artystów jak A Tribe Called Quest, Busta Rhymes, Farside czy De La Soul. Jego odmienne podejście do tworzenia podkładów od razu zostało zauważone, jednak uważam, że nigdy nie uzyskał należytego rozgłosu. Producent od 1997 roku zajął się również nagrywaniem solowych płyt. Niestety od 2005 musiał przebywać w szpitalu, a ostatecznie zmarł 10 lutego 2006 roku z powodu zatrzymania akcji serca. 3 dni przed śmiercią wydał jedno ze swoich największych dzieł, instrumentalny album pod tytułem Donuts. 11. Pimp C. Data śmierci 2007. Od 1992 roku do 2007 wydał pod szyldem UGK aż 6 albumów. W 2005 i w 2006 roku dostarczył swoje solówki. Od 2002 do 2005, podczas gdy Pimp odsiadywał wyrok, całe rapowe południe krzyczało w utworach Free Pimp C. Główny mózg produkcyjny dla brzmienia UGK, jego życie zawsze odzwierciedlało życie Pimpa. Po wyjściu z więzienia w 2005 roku wszystko wskazywało na to, że UGK będą mogli kontynuować karierę. Początek był obiecujący, bo przecież International Players Anthem siadł tak jak trzeba. Jednak sukces nie trwał długo. W grudniu przez przedawkowanie kodeiny zmarł kolejny wielki talent z brudnego południa. 12. Guru. Data śmierci 2010. Jedni mówią, że Gangstar to tylko bity premiera, inni, że Guru to świetny raper i znakomity tekściarz. Co by nie mówić, Guru mocno przyczynił się do wprowadzenia jazzowego brzmienia do zakurzonych, ciężkich, boom-bapowych bitów. Jego seria Jazz Matas to seria dla każdego fana jazzujących bitów. Nie można zapomnieć również o świetnej karierze pod szyldem Gangstara. Jego problemy zdrowotne były jednak na tyle poważne, że Guru zmarł w 2010 roku. Po tym ukazał się jeszcze jeden album Gangstara ku pamięci zmarłego artysty. Czas na pechową 13, Nate Dogg, data śmierci 2011. Dla mnie osobiście jedna z największych strat spośród wszystkich zebranych na liście. Wokal Nate Dogga dodawał kolorytu wielu klasykom wydawanym na zachodzie w latach 90. Późniejsza współpraca z G-Unit przypomniała słuchaczom o Nate'cie, dzięki czemu dostał choć odrobinę zasłużonego rozgłosu. Częsta współpraca ze Snoop Doggiem czy Game'em nie dawała zapomnieć o królu refrenu. Niestety Nate doznał udaru mózgu w 2007 i w 2008 roku, co nie dawało mu wiele szans na dalsze życie.
Ostatecznie zmarł w 2011 roku z powodu problemów zdrowotnych. 14. Lord Infamous. Data śmierci 2013. Jeżeli o Nate Dogu powiedziałem, że był dla mnie wielką stratą, to o stokroć bardziej brakuje mi na scenie Lorda Infamousa. Lord od zawsze kojarzony był z 36 Mafią, a początki jego wspólnych nagrań z DJ-em Paulem sięgają końcówki lat 80. Jeżeli jesteście zainteresowani, zachęcam do sprawdzania mojego dokumentu na temat 36 Mafii. Na ekranie znajduje się odnośnik. Wracając do Lorda, był on jednym z pionierów używania triplet flow. Co więcej, Lord był świetnym tekściarzem, którego teksty bardzo obrazowo przedstawiały historie opowiadane przez rapera. Ze względu na wieloletnią konsumpcję wszelkiej maści używek, Lord zmarł w domu swojej matki w 2013 roku. Był to pierwszy sygnał dla fanów Mafii o tym, że skład już nigdy nie powróci do oryginalnej formy. 15. Kop Stanika. Data śmierci 2015. Drugim sygnałem była śmierć Kop Staniki. Jego śmierć również była spowodowana wieloletnim nieoszczędzaniu się w kwestii używek. To, co odróżniało Kopa od innych, to niesamowita melodyjność i poetyckie zacięcie. Kop Stanikę ciężko było pomylić z innym raperem słuchając utworów 36 Mafii. Jego oryginalność szła w parze ze wpadaniem w kłopoty przez cały okres kariery muzycznej. Ostatecznie Kop Stanika podzielił los Lorda Infamousa w 2015 roku. 16. XXXTentacion. Data śmierci 2018. X w krótkim czasie zdążył zaznaczyć swoją obecność na scenie. Stał się główną postacią powstającego emo trapu, obok takich postaci jak Trippie Redd czy Lil Peep, który również mógłby się znaleźć na tej liście. Jednak to, co wyróżniało Xa na tle pozostałych, to ogromna odwaga i pewnego rodzaju charyzma, która po jego śmierci spowodowała totalny hype, a sam XXX stał się chyba najpopularniejszym raperem w nowej fali. Szkoda, że tak ogromny sukces nie mógł być pielęgnowany przez samego zainteresowanego, który został zastrzelony w 2018 roku przez tak zwane drive-by shooting. 17. Mac Miller. Data śmierci 2018. Między 2007 a 2018 rokiem Mac Miller zdążył wyrobić sobie naprawdę pokaźny fanbase. Raper za życia zdążył współpracować choćby z Arianą Grande, będącą jego dziewczyną. Przede wszystkim jednak wydał 5 studyjnych albumów oraz dużą ilość mixtape'ów. Mac Miller zginął w 2018 roku poprzez przedawkowanie narkotyków. Mac był wielką inspiracją dla dużej ilości raperów, jak na przykład dla Quebona Fide, który mocno przeżył jego śmierć. 18. Nipsey Hussle. Data śmierci 2019. Nipsey nigdy nie był czołową postacią dla zachodniego wybrzeża, jednak szacunek, jaki był mu okazywany, pokazywał, że Nipsey jest naprawdę ważny, przede wszystkim dla swojej najbliższej dzielnicy. Jego aktywistyczne działania i pomoc biednym nie została pozostawiona bez słowa. Nipsey był uwielbiany zarówno przez biednych, jak i bogatych, przez mieszkańców gett oraz gwiazd z czołówek list przebojów. Jako artysta zyskał większy rozgłos dopiero po tragicznej śmierci, która miała miejsce przed sklepem Nipseya. Co najmniej 10 strzałów dosięgło celu, co spowodowało śmierć niecałą godzinę od zdarzenia. Nipsey był przede wszystkim ogromną stratą dla całego afroamerykańskiego społeczeństwa, dla którego zrobił naprawdę bardzo wiele. 19. Juice WRLD. Data śmierci 2019. Kiedy każdy sądził, że 2019 rok nie przyniesie już żadnych złych informacji, na fanów spadła informacja o śmierci młodego Juice WRLDa. Raper pomimo nagrania kilku tysięcy piosenek przez swoje życie, zdążył wydać jedynie 2 pełnoprawne albumy, a sama wielka kariera od momentu wypuszczenia Lucid Dreams trwała nie więcej niż 2 lata. Juice WRLD miał wszystko do stania się numerem 1, ogromny warsztat, niesamowita melodyjność, umiejętność freestylu opanowana do perfekcji, to tylko część z jego atutów, którymi można byłoby obdarować kilku następnych raperów. Juice zmarł, lecąc prywatnym samolotem. Przyczyną było za duże stężenie oksykodonu i kodeiny w jego organizmie. Juice WRLD mógł osiągnąć naprawdę bardzo wiele, szkoda, że ta przygoda trwała tak krótko. I ostatni, 20 na liście, Pop Smoke. Data śmierci 2020. Jeszcze krótszym stażem na scenie mógł cieszyć się Pop Smoke. Raper mocno zainspirowany brzmieniem pochodzącym z brytyjskiego drillu, postanowił przenieść je na ulicę Nowego Jorku. Wraz z pierwszym mixtape'em Meet The Woo, Pop Smoke stał się najważniejszą postacią nowego nurtu na scenie w postaci New York Drillu. Idąc za sukcesem, raper zaczął przygotowywać drugą część materiału. Raper zmarł 12 dni po premierze Meet The Woo 2. Okoliczności śmierci były takie, że Pop Smoke został zastrzelony przez napastników, prawdopodobnie w celu rabunkowym.
Wcześniej jego menadżer przez niedopatrzenie udostępnił adres willi, w której znajdował się raper i jego ekipa. Pop Smoke zdecydowanie miał plan na siebie i tworzył muzykę wedle własnego uznania. Gdyby nie śmierć, raper mógł zostać dla Nowego Jorku tym, kim dla Chicago jest Chief Keef. To już wszystko, co przygotowałem dla Was w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie, abym poruszył dany temat w następnym materiale, dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki oraz wciśnięciu przycisku subskrypcji razem z dzwoneczkiem. Widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia.